wieś Pieszkowice, produkcja mleka. Klerzyński Marian, Sucha Górna, prowadzę gospodarstwo rolne w tej chwili 100 hektarów. Główna produkcja roślinna na polu. Czy ten rok możemy uznać za udany dla rolników? Oby nie były gorsze, zawsze chciałoby się lepiej, ale nigdy nie jest tak, jakby się chciało. Były problemy z przezimowaniem ozimych zbóż, za dużo śniegu i ono po prostu wyprzało, trzeba było przesiać, są to koszty, a plony, jeżeli się gospodaruje na ziemiach 5., 6. klasy, no to zjarek zbóż nie ma rewelacji. Na przyszły rok zapowiada się lepszy? Pożyjemy, zobaczymy. Rolnictwo to jest produkcja pod chmurką i nie ma takiej możliwości, żeby przewidzieć do końca. Rolnictwo to wciąż jeszcze, można powiedzieć, dochodowy biznes, czy coraz trudniej z tego się wyżyć? Znaczy się, przy większej ilości bydła mlecznego jest to dochodowy biznes, jak to mówią, ale ciężka praca przecież. Unia Europejska jakoś pomaga? Nie, bo ja jestem za stara już na Unię Europejską. Unia Europejska do 40 roku życia pomaga. Są tam te programy, ale jest dużo, dużo papierkowych, różnych takich tych przepisów, że ciężko jest po prostu cokolwiek wydębić. My raczej wszystko w własnym zakresie kupujemy, modernizujemy i chcemy rozwinąć jeszcze gospodarstwo. Hodowla chyba trochę mniej od warunków pogodowych uzależniona. Jeżeli trawa rośnie, to bydło się przez całe lato pasie na naturalnym, na trawie. No wiadomo, trzeba śrutę robić, pasze różne, nie, ale no jakoś sobie dajemy radę. Marek Tramsz, starosta powiatu polkowickiego. Same Polkowice nie bardzo kojarzą się tu mieszkańcom regionu z rolnictwem, ale chyba inne miejscowości, inne gminy z tego powiatu już bardziej. Powiat polkowicki po części jest powiatem przemysłowym i to głównie właśnie dzięki Polkowicom, ale przecież cała północ, jak również gmina Chocianów, Przemków, to są gminy rolnicze. O bardzo dobrych ziemiach, o bardzo dobrych użytkach i o bardzo wysokich też plonach, również w tym roku. To dzisiaj było bardzo widoczne w czasie mszy świętej, kiedy był moment niesienia darów do ołtarza. Każda z tych gmin niosła produkt, który był charakterystyczny właśnie dla niej. Zaczynając od miodu, poprzez świece wytwarzane w Przemkowie z wosku pszczelego, wina i nalewki, przepiękne warzywa z Pęcławia. A więc jest coś w tym, że każda z tych gmin ma swój specyficzny produkt. Yeah.